Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, z racji, że jest listopad, czyli już prawie grudzień, no to prawie gwiazdka. Dzisiaj prezenty, nie byle jakie, nie myślcie sobie, że to pudło jest wszystkim, co dostałem, bo dostałem coś ekstra. Co? Dowiecie się za chwilę, a tymczasem otwieramy pakę. Słuchajcie, ta paczka jest od firmy Bioter i jest to coś takiego. Wysypujemy. Jest tego troszkę. Szybki przegląd, co tutaj mamy. Kosteczka, włókno kokosowe przyda się. Dzięki, Daniel. Tuba korkowa, taka fajna, nie za duża, nie za mała. To są dwie tuby. Jest nawet taka mini tubka z porostami. Fajnie, przyda się, zaraz się dowiecie do czego. Mech, firma Bioter. Pine Bark. Aha, czyli to jest jakieś takie podłoże typu Cora do Terra. Myślę, że też się przyda. O, cukiereczki z rana, krówka od Bioter. Przy okazji sobie zjemy. Tak na szybciora. No to przy okazji tego jedzenia powiem wam, że dopiero co była giełda w Chorzowie. Jest to giełda, która jakby jest następcą giełdy w Świętochłowicach. No i co tu dużo mówić? Giełda udana jak najbardziej, a udana dla mnie ze względu na to, że otrzymałem tam od jednego z widzów prezent. Prezent nie byle jaki i zmieści się on w jednej kliszówce. To jest taki news smacznego. Może klejka, zobaczymy. O, pojemniczki. Daniel się naprawdę postarał. Pytał mnie, czy czegoś potrzebuję. Mówię, Daniel. Nie. No i mimo to przysłał mi tyle różnych rzeczy. Oj, krówki pierwsza klasa. Jeszcze przy okazji. Porost. Papier. Folia. Jeszcze więcej pojemniczki. Pojemniczki są naprawdę na propsie. Można je otworzyć całe. Można tylko do karmienia. Nice, spora wentylacja. Ten kwadratowy. Fagmos, fajnie. Dzięki, Daniel, bo akurat się skończył. A tu? Tu jest też pojemnik, ale z jakimś wystrojem w środku. Ej, w tych krówkach macie kod rabatowy w środku w ogóle. Na 5%. Także jak będziecie na giełdzie, to zabierajcie Danielowi krówki. No i co, tutaj mamy naklejki firmy Bioter, próbkę mchu, to jest chyba ten spagmos suszony, krówkę, o kurczę, tej nie zjemy. Ta uległa spleśnięciu w zamknięciu w pojemniku. Małe roślinki, kawałki kory i gotową ilość podłoża. Czyli to jest taki zestaw typowo gotowy, żeby sobie zrobić pojemnik. Spoko, fajna rzecz. Przyda się na pewno. Ta krówka nie do jedzenia. Tu nie ma nic. I dostaliśmy, o tak, o to Daniela prosiłem. To jest mata grzewcza, 5 W, czyli bardzo, bardzo słaba. I słuchajcie, będzie mi ona potrzebna do mrówek. Zapowiadam małą aktualizację mrówek, a dokładniej tylko i wyłącznie jednej kolonii. Z mrówek została mi w ogóle tylko jedna kolonia. Jest to Messor barbarus, czyli te mrówki, od których wszystko się w sumie zaczęło. No pierwsze tam były Lapis flavus, ale mała kolonia. I są to mrówki, z którymi miałem najwięcej przygód. Zdechły wszystkie, została sama królowa. W tym momencie kolonia jest największą kolonią, jaką w ogóle tylko miałem. No i chciałbym ją właśnie przełożyć do jednego z formi i dać im taką matę. Także zapowiadam wam update mrówek.
Dlaczego mrówek innych nie ma, tego dowiecie się w następnym odcinku o mrówkach. Dobra, sprzątamy to wszystko. To była pierwsza część niespodzianek. Dzięki Daniel jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce wystrój, takie pojemniczki, to tak jak mówiłem, jodem.pl. Polecam. To posprzątane. A teraz do rzeczy. Co takiego wydarzyło się na giełdzie w Chorzowie, co zmiotło mnie totalnie z powierzchni ziemi? Słuchajcie, ja tak naprawdę nie wierzyłem w te wszystkie paczki niespodzianki, w te super prezenty i tak dalej. Oczywiście dostawałem od was czasami różne podarunki, niektóre były lepsze, niektóre gorsze, ale dostawałem, tak? No, ale to, co stało się na giełdzie w Chorzowie, po prostu przeszło wszystkie moje oczekiwania. Słuchajcie, dostałem coś takiego. Klisza. Dokładniej to dostałem próbówkę Eppendorfa i to, co dostałem, musiałem przełożyć do kliszy jak najszybciej. Ale żeby było mało, to oprócz tej jednej kliszy udało mi się wymienić z tą osobą, od której to dostałem, na kolejne trzy klisze. Nie wiem, czy domyślacie się, co tam jest, ale jest tam znienawidzony przeze mnie już gatunek. Dokładniej Typhoclaena celadonia. Tak, dostałem od widza celadonię za darmo, tak po prostu. Przyszedł, powiedział, słuchaj, no dzięki tobie wkręciłem się w pająki, super, fajnie, no i masz to w prezencie. Także dzięki wielkie, Szymon, bo dostałem to od Szymona. Jesteś mega gościem i co ciekawe, Szymon ma to ze swojego rozmnożenia. Nie ma jakoś nie wiadomo jak dużo pająków, natomiast zainwestował w dorosłą parkę, no i mu się udało. Także wielkie gratulacje, jesteś gość. Trzy pozostałe udało mi się z nim wymienić po prostu na jedną z moich samiczek. Dałem mu fajny nadrzewny gatunek. Nie będę tu mówił jaki, bo może nie chcę. I po prostu dał mi w prezencie za to trzy celadonie. Domyślacie się, że gatunek też był drogi. No ale do rzeczy. Dlaczego w ogóle te celadonie są znienawidzone? Otóż, co tu dużo mówić. Miałem dwie, nie, w ogóle to miałem sześć sztuk. Stopniowo padały, zostały dwie dorosłe samice. Co ciekawe, od Szymona dostałem też dorosłego samca. Zaczęliśmy dopuszczać jedną z samic. Wszystko było ekstra. Przychodzę następny dzień do pracy i co? Zarówno samiec, jak i dorosła samica celadonia w tym samym dniu leżą martwe. Leżą martwe. Totalnie. Amen. Załamka totalna. No ale cóż, moi pracownicy stwierdzili, że jeśli nie załamała mnie ta sytuacja, to nie załamie mnie już w hodowli ptaszników nic. Czy tak będzie? Mam nadzieję, bo nie ukrywam, zależało mi na nich. Mega się nimi jarałem. No ale po prostu patrząc na to, jak one zdychają, przynajmniej u mnie, może super będzie żyło to u innych, nie wiem. I no na to, ile pieniążków się na to wydało, no po prostu było mi z tym smutno. Natomiast teraz i nie łamiemy się, mamy cztery nowe sztuki, na szczęście cztery jedzą, jak nienormalne, zresztą zaraz zobaczycie, jakie mają dwoki. No i ostatnią samiczkę. No cóż, pokażę wam teraz troszkę pająków. No i tyle. No i pierwsza klisza przed nami, kochani, zastanawiam się, czy w ogóle coś będzie tutaj widać, ponieważ te pająki są mikroskopijne, a ja nie mam aparatu, który dysponowałby tutaj jakimś nie wiadomo jakim makro. Dla naszej wygody pająk siedzi na wieczku. Zobaczcie, jak mikroskopijne są te celadonie. Jest to L1. Zobaczcie też przede wszystkim, jak ładnie wykarmiona jest. Wczoraj akurat karmiłem je, mimo wolnego dnia w pracy. Przyjechałem, no i nakarmiłem je. Wszystkie zjadły. Tutaj nam się teraz prezentuje w całej okazałości. Całkiem ładnie. No i nie ma co ukrywać, gatunek naprawdę przepiękny, uważam, że najładniejszy ze wszystkich, tymi kolorami po prostu no miażdży. No ale niestety u mnie akurat padliwy, mam nadzieję, że ta sytuacja się odwróci. No i dobrze, tu mamy pierwszą sztukę. O, muszka wyleciała, już przyszły żerować. Tu mamy drugą sztukę, która już zaczyna sobie robić jakieś gniazdko. A to, może nie, wow. Jaka jesteś ruchliwa. Nie będziemy jej przeszkadzać. Te muszki, kochani, już przylazły do nich, ponieważ tak jak mówiłem wczoraj, karmione były. No i gdzieś tutaj pewnie jest jakaś malutka resztka. O tak, już ją widzę. Jest kawałek resztki po świerszczu. Także wyrzucamy. No i co?
Zakrywamy tą Celadonię. Na tym filmie no niestety, no nie będzie wiele widać, dlatego tych maluszków nie będę wam pokazywał. W ramach bonusu mogę wam pokazać po prostu tą samiczkę, jeśli chcecie. Jest ona tutaj. No i dokładnie siedzi tu. Tak jak widzicie, samiczka jest tutaj. W ramach ciekawostki możemy zmierzyć jej DC. W tym momencie jest równiuteńko 1,5 DC, czyli tutaj od początku do końca w rozstawie odnóży. No będzie, jakby wyciągnęła przednie, to ponad 3 cm, gdzieś 3,5. Także całkiem spora. Myślę, że ona już jest dorosła, ale patrząc na to, jak pozbyłem się pierwszej, to jeszcze po prostu poczekam. Jak widzicie, w międzyczasie zrobiłem jej niezłe terrarium. Masa kory, tutaj taka fajna roślina, którą nieźle ułożyliśmy. No i tam z tyłu, teraz gdzieś ją powinno być widać, na samiutkim końcu ta Celadonia. Cieszę się, że zrobiła tam gniazdo, ponieważ terrarium jest typu gilotyna i początkowo robiła je tutaj z przodu, no ale za każdym razem musiałbym je niszczyć, dlatego fajnie, że przyniosła się tam, widzicie ją. No i żyje sobie spokojnie i wszystko jest ok. To terrarium zmaczam jej praktycznie codziennie świeżą wodą. No i staram się karmić ją również jakoś tam do tego gniazda. Może zje przy okazji. Nie. Trafił mi się taki osobnik, który jest mega płochliwy. Jak tylko dotknę gdzieś tym świerszczem, to ucieka. No i myślałem, że ten odcinek będzie jednak słaby, bez jakiegokolwiek większego pająka, którego będę wam mógł pokazać. A tu niespodziewanie, praktycznie w momencie, kiedy już odkładałem aparat, nasza Celadonia wyskoczyła jak pocisk ze swojego gniazda. Ten świerszcz tam chyba jej troszkę przeszkadzał. No i wygląda na to, że to jest wszystko, co może osiągnąć mój aparat. No, jest jak jest. Ważne, że widać wszystko. Pająk, jak widzicie, przepiękny, duży. O. Nawet skory do jakiegoś tam ataku. Ach. No i tyle. Nie będziemy jej chyba męczyć. Tutaj nie będzie już teraz ostrości, bo ona znika. Także papa Celadonia. No i papa widzowie, ponieważ jest to koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dosyć krótki, dosyć taki... Tak, zdaję sobie sprawę. Było mało pająków, ale nie łamcie się, w następnym będzie więcej. Tak jak mówię, zapowiadam te mrówki. W międzyczasie jeszcze w paczce niespodziance od Bioter był taki suszony meks. Gdzieś tam wypadł na brzeg, nie widziałem. No i tyle. Trzymajcie się, jeśli wam się podobała, łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół. Pamiętajcie o subskrypcji. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć niedługo w jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej! Aha, jeszcze raz podziękowania dla Szymona. Za to.